Rozdział 21. Wesoły Melsyt. A był to 8 maja, Dzień Świętego Stanisława. W wysuniętym rzucie kwatermistrzostwa karpackiej też odchodziły imieniny. Płci nie było, bo tego od akwafonady, poczynając, gdzie kończyła się ostatnia kantyniarka, nie poświęciłbyś ani na lekarstwo. Ale co do whisky. Nie można powiedzieć. Ta nie pokrzywdziła. Dni teraz idą gorące, naprężone. Ludzie mówią, nawet dając buty do oczyszczenia pocztowemu, językiem rozkazów operacyjnych i melsytów, meldunków sytuacyjnych. Uczestnicy popijawy, podśmiewując się nad sobą i swoim dniem codziennym, ułożyli dziś, na zajutrz, po tych nieoczekiwanych imieninach, sprawozdanie które nie zmieniając ani przecinka odkładam dla materiałów o książce. Aby ją napisać, czytam i czytać będę stosy takich oto zeznań, zamiarów, rozpoznań, wykonań, przebiegów itd., a czytelnik myśli sobie potem bardzo łatwo. Siadł i napisał. Niechże za to sobie przeczyta in extenso, rozkaz operacyjny i melsyt, najłatwiejszy, bo imieninowy. Ale w pełni ocenią tę pijacką muzę tylko wojskowi. Q. M. Post. Trzecia. CAPR. Inf. DIV. Wysrzut, Kwatermistrzostwa. Trzeciej DSK. LZ1. Alkohol. 1944. Ściśle osobiste. 8 maja 1944 roku. Godzina 12. Życzenia imieninowe. Numer 1. Część 2. Mapy stosownie do uznania. Pierwsze. Położenie własne. Prawie tragiczne. G913-216. Dwa. Położenie solenizantów. Nieco lepsze, lecz godne pożałowania. Trzecie. Zadanie. Spełnić miły obowiązek względem kolegów. Czwarte. Zamiar. Wysłać życzenia imieninowe najszybszym dostępnym środkiem łączności służbowej. Piąte. Wykonanie. Pierwsza faza. A. Usiąść do maszyny o godzinie X i napisać niniejsze pismo. Godzina X podana będzie do wiadomości zainteresowanych ustnie. B. Reszta poza pisarzem wziąć pióra wieczne do ręki i być w pogotowiu alarmowym do podpisywania. C. W braku piór wiecznych zezwalam w drodze wyjątku na użycie ołówków służbowych. Spisany przy akcie podpisywania grafit przypisze szef Inf trzeciej DSK do zwrotu. Przypisane do zwrotu sumy potrącić przy najbliższej wypłacie uposażenia i zaprzychodować na konto alkoholowe. D. Po zakończeniu podpisywania rozesłać pismo według rozdzielnika. E. Przewidywany czas ukończenia fazy pierwszej: godzina X plus 25 minut. Druga faza: a. godzina Y. zebrać się we własnym rejonie i rozpocząć obrzęd zalewania robaka na intencję solenizantów. Godzina Y podana zostanie do wiadomości zainteresowanych ustnie. b. Godzina Y plus 360 minut początek roznoszenia po schronach biesiadników przez trzeźwą część towarzystwa. Zgłoszenia ochotnicze na noszowych składać bezpośrednio w kwatermistrzostwie dyw, wys rzut c. Godzina Y plus 720 minut początek Katzenmajeru. 6. Łączność. Przez cały czas trwania fazy drugiej obowiązuje bezwzględna łączność duchowa z solenizantami. Wyz kwad trzeciej DSK. W osobach podpisy otrzymują według rozdzielnika Stanisław. Godzina podpisu, godzina podpisu. Wyzrzut kwad trzeciej DSK. Melsyt 8 maja 44, godzina 24.00. Wykonanie zadania. Pierwsze. Już przed dzień dnia X solenizanci byli rękani przez gości. W dniu X zaszła konieczność zorganizowania RR. Posterunek RR na przejściu przez rzekę wykonał swe zadanie nie dopuścił naraz do naszego rejonu więcej niż trzech gości. Drugie w godzinach popołudniowych nawiązał z nami łączność osobistą: sąsiad, dowódca świerków. Przybycie jego dodało nam ducha. Po zapoznaniu się z terenem oraz zrobieniem zdjęć terenu i sytuacji rozpoczęła się akcja. Trzecie. Przebieg wydarzeń. Siły własne podzielono na dwie części. Część pierwsza w składzie szef SWEM, zastępca szefa służby zdrowia, szef MAT przy bezpośrednim wsparciu załogi kasyna B oraz sąsiadów i aliantów rozpoczęła o godzinie 18.00 intensywne działania, które bez przerwy trwały około jednej godziny. Zniszczono cztery, słownie 4, NPLA whisky, dużą ilość zakąsek i kotletów wieprzowych. Godzina 19. Sąsiad stwierdził, że jest już niepotrzebna jego pomoc. Pozostawił oficera łącznikowego, jaksa, a sam udał się do swoich. Czwarte. Część druga kwatermistrzowsko-materiałowa pod dowództwem chorążego Brzeżańskiego przygotowała się do uderzenia na bok i tyły zdezorientowanego Nepla. Przygotowania ukończono o godzinie 19.15. Godzina 19:30: początek natarcia drugiej części przy współudziale wolontariuszy. Godzina 20: szturm przy użyciu środka dodającego animuszu to jest pieśni jak Karpacka, Legionowe itp. Godzina 22: Zwycięstwo: zniszczono 4, 4 NPLA Dry, niestwierdzoną ilość wina i kanapek. Strudzone zwycięskie wojska spoczęły na laurach. Tylko niespokojne typy udały się na patrole rozpoznawcze. Godzina 23.00. Patrol rozpoznawczy stwierdził w rejonie służby zdrowia obecność Nepla. Wypad. Uderzenie i zniszczenie. Straty Nepla jak wyżej. Straty własne. Jeden zagazowany. Jaksa. Jeden zakacen majerowany przez cały dziewiąty VSWEM. Zamiar na przyszłość? Niszczyć NPLA, gdzie się da i jak się da. Braki w wykonaniu? Spodziewane posiłki z wysrzutu kwat nie nadeszły. A szkoda. Trzy podpisy nieczytelne. A teraz muszę zdradzić, co się stało z tym jak są sygnalizowanym jako zagazowany. Porucznik Jaksa Dębicki. Adjutant dowódcy Karpackiej, ten, który towarzyszył pułkownikowi Jastrzębskiemu w tragicznym dniu jego śmierci, jest łysy, młody, pucałowaty i uśmiechnięty. Kocha się śmiać i ma oczy pełne ciekawości do ludzi. Co taki robi, kiedy się zagazuje? Wylazł chwycić powietrza, a tu jadą Bantamy na swoją karkołomną wyprawę zaopatrzeniową. Wgramolił się na Bantama i jedzie. Jako, że sztabowcy winni trzymać łączność z linią. Dojechali na drogę polskich saperów. Jeszcze go rozebrało więcej: męstwo i alkohol. Popchnął się pod górę i na linii XIV Baonu, w samym środku bastionów kresowej, rozpoznano z niemałym zdumieniem adiutanta Karpackiej. Jaksa tłumaczył gęsto, że jest przysłany w celu zbadania miejsca styku obu dywizji. Dano więc przewodnika, który go zaprowadził do lewoskrzydłowej kompanii. Tam popchał się jeszcze z patrolem i kamień od wybuchu rozbił mu kolano. Zdegustowany taką wojną, polazł na dół, obmyślając ulepszenia, jakie należałoby wprowadzić w kartografii. Są przecie poprawki uwzględniające krzywiznę ziemi! A tu on, sam Jaksa, stwierdził, że mapa podaje w obie strony jednakową odległość z wysuniętego rzutu kwatermistrzostwa karpackiej do 14 kresowej. A on wyraźnie widzi, że z 14 jest bez porównania dłużej. Należałoby każdy sektor opracować w dwóch wariantach. Na jednym u góry byłby napisane w tę, na drugim zaś napis we w tę. Ale że Jaksa długo się martwić nie lubi, to wczesnym rankiem podporucznik Wołkowiński w kwatermistrzostwie, rozbudzony z ciężkiego poimieninowego snu, ujrzał nad sobą promienną jego fizjonomię, wychylającą się z olbrzymiej naręczy kwiatów, które bez troski jaksa uzbierał po polach minowych w dwudziestokilometrowej drodze Perpedes z pola chwały.